Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Krótkie Fakty. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Dzisiaj poruszymy temat szczekania przez naszych najlepszych przyjaciół, czyli nasze pieski. Zacznijmy od ogólnej charakterystyki szczekania. Jest to bowiem jedna z głównych form komunikacji dla psów. Okazuje się, że psy domowe szczekają znacznie częściej niż ich dzicy krewni, tacy jak wilki. Może to wynikać w takim razie po prostu z procesu udomowienia psów przez człowieka. Ewolucyjnie ludzie i psy żyli oraz rozwijali się razem. Były one dla człowieka przydatne między innymi dlatego, że właśnie szczekały ostrzegawczo, na przykład alarmując o kimś obcym, albo o wytropieniu lub znalezieniu czegoś. Także informowały człowieka o niebezpieczeństwach. Za tego typu szczekanie były wynagradzane, czyli to człowiek stymulował je do szczekania w procesie ewolucyjnym. Ciekawostką jest to, że podczas gdy w komunikacji między innymi psami głównie polegają one na tzw. mowie niewerbalnej, czyli na mowie ciała, to w relacjach z ludźmi dużo częściej korzystają właśnie ze szczekania. Być może wynika to z naszej lepszej zdolności do rozumienia sygnałów wokalnych niż tych niewerbalnych. Nie wszystkie psy jednak są biegłe w szczekaniu. Rasy takie jak Sharpei na przykład nie są skłonne do częstego szczekania. Są to tak zwane rasy pierwotne, które nie miały ewolucyjnie tak wzmocnionego szczekania jak inne rasy, na przykład jak psy myśliwskie. Wielu z nas wie, że Beagle albo Schnauzer mają skłonność do głośnej komunikacji, ale czy zdawaliście sobie sprawę, że jest to częściowo wynik ludzkiej inżynierii genetycznej? Ludzie chcieli, by niektóre rasy były po prostu bardziej czujne i ostrzegały nas przed potencjalnymi zagrożeniami i tak je hodowali i uczyli przez setki lat. Psy wykorzystują szczekanie do komunikowania swoich emocji. Może to być na przykład entuzjastyczne szczekanie podczas zabawy, radosne powitanie po długiej rozłące lub ostrzeżenie przed zagrożeniem poprzez głośne i alarmujące szczekanie. Fascynujące jest to, że nie tylko inne psy, ale również ludzie, którzy znają danego psa, są w stanie zinterpretować te dźwięki i zrozumieć, co dany pies próbuje przekazać. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że zupełnie w innym tonie szczeka mały pies i duży. Przyznacie pewnie, że szczeknięcia tego dużego bierzemy dużo bardziej poważnie niż małego, a małego często ignorujemy. Przez to też małe psy jeszcze bardziej się irytują i próbują jeszcze bardziej zwrócić na siebie swoją uwagę, szczekając jeszcze więcej. I tutaj pojawiają się właśnie przyczyny nadmiernego szczekania. Od stresu po frustrację, a także jest on sposobem, by zwrócić na siebie uwagę i zwyczajnie coś uzyskać, na przykład coś do jedzenia. Ważne jest także, by zrozumieć, jakie sytuacje prowadzą do problemów z nadmiernym szczekaniem u konkretnego osobnika. W wielu sytuacjach odpowiedzią na nadmierne szczekanie psa zdecydowanie nie powinien być krzyk albo kara. Takie podejście jedynie zwiększa napięcie i może prowadzić czasem do jeszcze większego pobudzenia. Jeśli chcemy skutecznie oduczyć psa niepotrzebnego szczekania, kluczem jest cierpliwość i spokój. Należy go wytrwale uspokajać, wyciszać i spokojnie tłumaczyć i prosić, aby przestał szczekać. Pamiętajmy, że zwłaszcza młode psy, które dopiero uczą się reguł życia w domu i w społeczeństwie, potrzebują jasnych wytycznych od swoich opiekunów. Kiedy dorosły pies szczeka na nieznajomych, często jest to reakcja obronna, wynikająca z niepewności albo lęku. Zamiast karać psa w takiej sytuacji, warto zrozumieć źródło jego obaw i podjąć działania mające na celu zmniejszenie tego niepokoju. Może to być praca z behawiorystą albo wprowadzenie psa w pozytywne interakcje z obcymi ludźmi. A teraz dziękujemy za towarzyszenie nam w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie sposoby na oduczenie swoich piesków nadmiernego szczekania. Może akurat komuś pomożecie swoją radą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego, cześć!